Dzień dobry, ja chciałem odłożyć kurtkę, buty, siuszki, w sensie nie siuszki, w sensie tak, mocz do badania przyszedłem oddać, też, tak, tak, tak. Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Outlasta, dzisiaj troszeczkę standardowo i normalnie na początku, bez żadnych udziwnień. Ja jestem Domarski, a to będzie gra Outlast, zapraszam! Okej, tak jak ostatnio pamiętamy, no to tutaj się troszeczkę wydarzyło. Ten, kto nie widział specjalnego odcinka, prawie że 45-minutowego, to koniecznie musi zobaczyć. Był już dosyć dawno, ale nie szkodzi i tak może go zobaczyć. Ło Boże, jaki to jest duży cień. No tutaj pamiętamy niemiłą wizytę jednego z pana, który nam obciął palce. Czy ja mogę zobaczyć moje palce? Nie za bardzo. Ja mam nogi. Ja nigdy w tej grze nie widziałem, że ja mam nogi, ale dobrze wiedzieć, okej. Otwórz proszę. Okej, kto tam? Czy ktoś tam jest? O, cicho. To tylko ja. Dzień dobry. Aha. Muszę tutaj iść. Nie. To on mówi? Nobody! If I do, he'll kill you. O Boże, o Boże, o nie. Nie. Chyba uciekłem. Nie uciekłem. Albo uciekłem. To nie było w planie, jakby wsłuchałem się, skupiłem się bardzo na tym, co on mówi. Przez co potem się dosyć mocno wystraszyłem. Szuka pod łóżkiem. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod tym łóżkiem je znajdzie. To jak pamiętamy dobrze... Ojejku. Szuka pod każdym łóżkiem. Coś czuję, że jej pod tym łóżkiem znajdzie. Przynajmniej tak, takie mam przeczucia. No nie wiem, ale jeszcze chwilę... I'll give you very special. Zrobię tak, żeby mi filmu nie zdjęli. Okej, on sobie poszedł chyba. Tak, poszedł czy nie poszedł, czy zawrócił? Co to jest? Słyszę to za plecami. It's the Quitter! Come on! Oops. Ja spróbuję uciec. Spróbuję mu po prostu uciec. W tą stronę. No dobra, zobaczymy co będzie po tej stronie. O, do windy wszedłem. Potrzebny klucz, serio. Dobra, wyjdę sobie tutaj. To jest już kolejny tunel. Zaczynają mnie brać emocje. Zaczynam się bać tego, że coś mnie tutaj mimo wszystko dopadnie i znajdzie. Nie wiem tak naprawdę, jak prowadzę ten odcinek. Szczerze wam powiem, że czuję się troszeczkę skonfiustowany. Czy jak zwał, tak zwał. Jejku, ile tu jest Serio, on tu też jest. Nie powiem wam, że strasznie mi się nie podoba to, że nie mogę się skupić na żadnej rzeczy. Gdzie on mnie goni? Gdzie? No tutaj mnie goni, poważnie. Tu mamy kolejnego widza, jakiegoś testera. No okej. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie. Schowaliśmy się za łóżkiem. Poszedł sobie? Poszedł sobie. Okej, niech sobie pójdzie, bo wtedy będę miał tutaj spokój, bo tutaj jest szafka prawdopodobnie do odsunięcia.
Bo tutaj się raczej nie dostanę, tylko coś z tą szafką muszę zrobić, tylko już... Kurde, nie pamiętam, jak to się odsuwało. Albo już wiem, wszystko wiem. On tam chodzi. Dobra, odsuń. Zdążysz? Uciekaj. Dobrze, zamykaj go. Bardzo dobrze. Tu potrzeba klucz. Tu już byłem. Okej. Ale czy my wróciliśmy do punktu wyjścia? Tak, my wróciliśmy niestety do punktu wyjścia. Znajdzie mnie jak nic. On tu nie wszedł? I on tam będzie stał, tak? Ja go widziałem tutaj. Ale tutaj chyba nie przyjdzie. Okej, prawdopodobnie gra tak zrobiła, że on będzie cały czas w tamtym miejscu chodził. Zdążyłem uciec? Okej, uciekłem w ten sposób, że mnie nie zauważył. Jest pełno dźwięków tych gości przypiętych do łóżek. No ale nic z tym nie zrobię. Cały czas się skradam. Nie chcę, żeby mnie znalazł. Aby się ukryć. Chować się na razie nie mam przed czym. Mamy jakieś dziwne eksperymenty na człowiekach. Przerażające, drodzy państwo. Tu są jakieś drzwi. Spróbuję pójść do tych drzwi. Nie wiem, co mnie w nich spotka, ale... Aha, kolejne łazienki. Kolejne łazienki sobie odpuścimy. Okej, może nam się teraz udać. Szybciutko to odepchnij. Znaczy na pewno tędy trzeba iść, tak? Skoro tutaj jest do odepchnienia. I zamknij te drzwi. Okej, teraz mamy czas na przemyślenie, w które miejsce biegniemy. Biegniemy cały czas prosto przed siebie. Dobrze. Bardzo dobrze. Uciekliśmy. Udało nam się. Mam nadzieję, że on za nami nie skoczy. Jakby tak było, byłoby trochę słabo. Nie lubię takich zakrętów w tych tunelach. One są trochę stresujące. Gdzie spadnę? Spadnę pewnie w miejsce, gdzie... Znów się będę widział z tym typem. Okej, są łazienki, tylko jedno jest zamknięte. Otworzymy sobie, sprawdzimy, bo tutaj... O, mam notatki. Myślałem, że raczej jakaś bateryjka albo coś w tym stylu będzie. Niestety tylko notatki. Dla tych, którzy chcieli czytać notatki, czy to były dokumenty? Notatki. Tu macie notatkę. Więc sobie, czy to był dokument? To był dokument. No to tu macie dokument. I co dalej? Co dalej, bo... No dobra, aha, tu są drzwi, okej. Pasuje mi troszeczkę to miejsce zeksplorować. W poszukiwaniu baterii. Bo baterii już mamy tylko 4. Bardzo, bardzo mało. Tak jak gdzieś na początku mieliśmy tych baterii 10, tak teraz tylko zostało nam 4. Więc to już jest liczba, przy której moglibyśmy się stresować, że się nam te baterie po prostu skończą. Okej, drzwi do otwarcia. Dzień dobry państwu, witam Domarski ja. Okej, znów słyszę głuchy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałem odłożyć kurtkę, buty, siuszki, w sensie nie siuszki. W sensie tak, mocz do badania przyszedłem oddać. Też, tak, tak. Może mi... O, tam widzi klucz. Czemu ja tego klucza nie widziałem? Nic mnie tu naprawdę nie zaskoczy? Dziwne. Okej, tu głuchy telefon, standardzik, tyk. Więcej głuchych telefonów, ale zero baterii.
Zero baterii. Podniosł. Przecież to było oczywiste, że coś tu będzie. Zamknij drzwi. Super. Schowaj się pod łóżko. Tylko nie pod to. Jest tu jakieś łóżko? Jest. Schowaj się pod to łóżko. Bo mamy klucz. Nie chcę z tym kluczem zginąć. Jak mamy klucz, to już jest dobrze. Dobra, zauważył mnie. Trudno. Ale muszę teraz być tu. Zamknąć drzwi. Super. Zamknąć drugie drzwi. I co? I zamknąć drzwi od toalety. I w ten sposób się go pozbędę. A? Główka pracuje. No tu jeszcze sobie poszedł. Ej, on chyba poszedł. Poszedł sobie. Fu! No, facet, ty miałeś sobie stąd pójść. Nie, 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 ja proszę. Zabił mnie. Rozumiecie, że mnie zabił? Byłem tak ładnie, tak blisko. Ale dobra, teraz przynajmniej wiem, że jeżeli wezmę klucz, to muszę natychmiast... A! To jednak w ten sposób wygląda. Że już wziąłem ten klucz i muszę natychmiast uciekać. Zamknij drzwi. Super. Teraz biegniesz tu. Tutaj zamykasz drzwi. Ekstra. Okej, czyli to jest zły tryb ucieczki. Bo w ten sposób nie uciekniemy przed nim, bo się nie mogę dostać do tego szczypu wentylacyjnego. Czyli prawdopodobnie jest jeszcze taka opcja, że ja muszę przeskoczyć tutaj przez to okienko i uciekać tą stroną. Ale tych drzwi nie mogę zamknąć, więc... Tak, 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 to gdzieś tutaj już... Fajnie byłoby, jakbym teraz przeżył, bo już dosyć daleko zaszedłem. Ekstra. Tutaj standardowo labirynt. Wśród ludzi. Nic nowego. Dobra, on mnie goni, super. Ale ja ci zrobię niespodziankę i zamknę ci drzwi. Okej. Tu gdzieś musi być winda. Albo i nie musi, bo to jest... Złą drogę wybrałem. O, fuck, on tu jest, dobra. Ale to w takim razie mamy teraz okazję, żeby się na spokojnie wrócić i jeszcze raz poszukać windy. Okej. Okej, i tu jest winda. Mamy to. Udało się. Ej, mamy to. Udało się, mamy windę. Super. Ale idziemy w dół, czyli... Czyli to jeszcze nie koniec. I znów mamy tego pana. On jest wszędzie. O. Czyżby to był jego koniec? Czyżby to był jego koniec? Puk, puk, przepraszam. Bo... Aha, mam się wydostać szybem wentylacyjnym. Dobra. I co my tu mamy? Tu jest wyjście, czy mi się wydaje? Okej, tu mamy wyjście z windy, a raczej z szybu windowego. No, powiem wam, że cieszy mnie, że ten gość już nie żyje, przynajmniej nie będzie nam przeszkadzał w rozgrywce. Idziemy jeszcze na górę. Pomimo tego, że chyba powinienem iść na dół, ale ja pójdę jeszcze na górę zobaczyć, co tam sobie na górze jest. Jest zamknięte. Więc jeżeli jest zamknięte, to mi nie pozostaje nic innego, jak pójść na dół. Na dół, na dół, na dół. I tu jeszcze coś zobaczyć, poszukać. Może coś tu jeszcze będzie. No, ale... Aha, tam przejdę, okej. No, mamy bateryjkę. Tak, jak myślałem, że tu będzie bateria. Dobra, podniosę sobie, żeby mieć ją. Zastanawiam się, ile jeszcze przed nami jest gry. Czy to już raczej będzie końcówka, czy raczej jeszcze nie? Bo wiem, że tam znajomi mi mówili, że o, bo Szymek, ty już jesteś na końcówce gry, że to już jest prawie, że koniec i tak dalej, i tak dalej. No, de facto gościu nie żyje. Więc bardzo możliwe, że mieli rację, że to już jest końcówka.
Jest, mamy kolejne zapisywanie. Więc jeszcze prawdopodobnie jakaś przygoda na nas będzie czekać. Mamy strasznie duże pomieszczenie, niepokoi mnie to. W takich momentach... Bałem się, że ten... Ale ty jesteś psychopatą. Znajdź na zewnątrz ojca Marcina. No dobrze, no spróbujemy się dostać na zewnątrz. Ale mi będzie tych obrazów brakowało. Naszego pana ukochanego. Ogromna szkoda. Kurde, tak powiem wam, że nawet się... Co to się pali? Kto to zapalił? Powiem wam, że nawet się cieszę. Jest strasznie dużo dymu. Nawet się cieszę z tego, jak nagrałem tą serię. Powiem wam, że jakaś taka mini duma mi rozpiera z tym wszystkim, bo jestem z niej po prostu zadowolony. I ja, montując te odcinki, po pierwsze wiem, że montuję te odcinki chyba całkiem nieźle. No mi się podoba, więc jestem z tego zadowolony. Czekajcie, bo tam jeszcze coś mogło być. Jeszcze idę sobie tam zobaczyć, co tam mogło być. A po drugie, no wy też tą serię całkiem chętnie oglądaliście. Więc no korzyści z dwóch stron były. Podniosłem chyba notatki albo coś innego. Nie, to nie były notatki, to były dokumenty, podejrzę. Więc pokażę wam dokumenty. Superancko. I kierujemy się w dalszym ciągu do wyjścia. No tak, jeżeli mamy się z ojcem Marcinem spotkać na zewnątrz, który mówi nam, że już prawie jesteśmy ku końcowi, no to gra nam jasno daje do zrozumienia, że to będzie za niedługo koniec. Nie podoba mi się, że jest tutaj tak dużo dymu. Mogłoby go być troszeczkę mniej, bo przez to wszystko mam ograniczoną widoczność. Ta gra zamiast się kończyć, będzie się w dalszym ciągu kręcić. Ja mam odczucie, że tu się... Tak, tutaj to wszystko się pali już. Czyli skoro to wszystko się pali, to może nawet faktycznie jest to koniec. Wszystkie dokumenty, wszystkie... Ojejku, ja nie mam palców. O, musiałem to spalić wszystko. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Mogę się wydostać przez kuchnię? Włącz system prze... Aż po prostu, aż w gardle coś mnie zadrapało. Nie, nie, ty, nie gin. Mogę się wydostać przez kuchnię. A, przepraszam pana, gdzie jest kuchnia? I którędy mogę się do kuchni dostać? Bo to też jest istotny szczegół. Albo ja po prostu jestem ślepy i nie widzę jakiegoś otworu w drzwiach albo gdzieś. A, już wiem. Tędy mogę się dostać. Tutaj? Autentycznie coś mi w gardle drapie. No, ale przepraszam, przeskoczysz przez to, czy nie? Nie, po prostu muszę kucnąć przez to. Nie ma to za dużego sensu, ale okej. Czy ja chcę tam iść? Tam nie ma nic chyba ciekawego. Muzyka brzmi jak muzyka na zakończenie. Nie zdziwiłbym się, jakby gra nas stwierdziła, haha, nie ma tak łatwo i jeszcze troszeczkę tutaj przetrzymała. Ale chyba to jest małe prawdopodobieństwo, że takie coś będzie. Czy tutaj coś jeszcze na nas czeka? O, tu jeszcze czekają na nas dokumenty. Zbierzemy, żeby nie spłonęły. Tak jak wszystko już za niedługo w tym budynku. Dobrze, no tu chyba już nic nie ma. Więc kierujemy się tutaj. Kolejne wąskie przejście. Tak jak mówię, no gra jeszcze może nas jakoś zaskoczyć. Może, ale nie musi. Tu jest zamknięte, to tam się średnio dostaniemy. Mamy kolejne zapisywanie. Którym ja tu mam wyjść? Co? Wymień proszę baterię. No i jeszcze raz możemy spojrzeć na naszych
panów z obrazków. Laundry, kafeteria, buffs. Tam się nie dostanę, tak? No nie, no jeszcze o tym gościu. Nie, no już się cieszyłem, że mam z głowy te rzeczy.